Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię na moim kanale. Była prośba o film na temat talentów sezonowych, obok której nie mogłem przejść obojętnie. Na początku miałem nie robić materiału na ten temat. Myślę, że te talenty mogą się zmienić dosyć szybko. Być może co sezon będą inne. Ja, jeśli mam coś nagrywać, to wolę nagrać coś, co szybko się nie zestarzeje. Ale te talenty są na tyle ciekawe, że kilka słów o nich mogę opowiedzieć. To też jest film dla tych, którzy ich jeszcze nie mają, bo ci, którzy je mają, jestem święcie przekonany, że już je ogarnęli. Ale zanim przejdę do szczegółów, zapraszam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. To znak dla mnie, a szczególnie dla innych, którzy przypadkiem trafią na ten film, że nie pierdolę tutaj głupot. No dobra, nie aż takich, tylko że te materiały mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Przejdźmy więc do talentów. Są to wzmocnienia tylko dla Ciebie i Twoich legionów, bądź wieżyczek. Aby odblokować jakiś talent, potrzebujemy punktów talentów, które możemy zdobywać poprzez wykonywanie zadań. Wyższy tier talentów możemy odblokować wraz z postępem gry, który jest opisany w złotokamieniu. Oczywiście wyższy tier talentu kosztuje więcej punktów. Zielony kosztuje 1 punkt, niebieski 2, fioletowy 3, a ten złoty 4. Punktów można zdobyć maksymalnie 21 w sezonie, co pozwala na zrobienie dwóch drzewek w całości. Jednak większość graczy nie zdobędzie 21 punktów, tylko około 18-19. Z tego względu, że w kilku zadaniach miejsca są ograniczone. Jeśli popełnicie jakiś błąd, talenty możecie resetować raz na 40 dni w zupełności za darmo. Więc średnio taki reset przypada raz na sezon. Może dwa razy, jeśli zrobilibyście go we wczesnym etapie gry. Sam zamysł takich talentów mi się bardzo podoba. Dla mnie te talenty mogłyby być jeszcze bardziej spersonalizowane pod poszczególne jednostki, pod wieżyczki. Ten system bardzo przypomina mi runy z LoL'a. Nawet kolory się zgadzają. Tak więc sam zarys mamy już za sobą. Pora przejść do konkretów. No i oczywiście, jeśli wybierzecie jeden talent, to drugiego z tego samego rzędu wybrać nie możecie. Pierwszy talent, ku chwale, co 200 tysięcy zasług zdobywamy 0,1% obrażeń. Maksymalna liczba staków 10, czyli maksymalna premia do obrażeń będzie wynosiła 1%. Mało bo mało, ale zawsze coś. Drugi talent, szybkie zaopatrzenie. Bohaterowie i pupile bojowe zyskują 20% szybkości odzyskiwania wytrzymałości. Jeśli wasi bohaterowie będą zmęczeni, to szybkie zaopatrzenie na pewno jest zdecydowanie lepsze, bo lepiej wyjść bohaterem, który jest mocny, niż używać tych słabszych. Ale jeśli nie macie problemów z wytrzymałością bohaterów, to można spokojnie sobie wziąć talent ku chwale. Awangarda kawaleryjska. Po użyciu nieugiętego pośpiechu na celu, twoje jednostki zyskują 50% prędkości i 50% pośpiechu. Nieugięty pośpiech to cecha jednostek kawalerii. Ten talent może być jedynie przydatny w przypadku walki kawalerii walczącej wręcz z elfią kawalerią, z tego względu, że elfia kawaleria może po prostu uciec od tego nieugiętego pośpiechu, co skutkuje tym, że zwykła kawaleria nie użyje nieugiętego pośpiechu i nie wykastuje od razu swoich umiejętności. Ogólnie ten talent uważam, że jest słaby nawet dla jednostek kawalerii. Zdecydowanie lepszym wyborem będzie zdobywca. Po dołączeniu do bitwy twój legion znajduje się pod wpływem talentu zdobywca, który zwiększa jego atak o 0,5% co sekundę, maksymalnie do 2,5% ataku. Jeśli byście wybrali to drzewko, to na pewno lepiej wziąć zdobywcę. Dalej mamy bardzo dobry talent dla piechoty, odbicie. Twoje jednostki piechoty zaatakowane w terenie przez jednostki dystansowe mają 10% szans na zmniejszenie odnoszonych obrażeń o 20%. I zadanie napastnikowi obrażeń od kontrataku o współczynniku 180. Nie napisali nam, przez jak długo to zmniejszenie odnoszonych obrażeń trwa, ale tak czy siak naprawdę bardzo dobry talent dla piechoty. Obok mamy odważny zryw. Po użyciu nieugiętego pośpiechu na celu w terenie twoje jednostki kawalerii odnoszą 20% mniej obrażeń, a czas odnowienia ich umiejętności pośpiechu ulega skróceniu o 15%. No i tak jak ten poprzedni talent dla kawalerii był średni, tak ten wydaje się być całkiem dobry, szczególnie do jakiegoś łapania pojedynczych legionów lub polowaniu na farmy. Jeśli gracie kawalerią, która ma nieugięty pośpiech i można powiedzieć, że mainujecie kawalerię, to ten talent jest naprawdę przyjemny. Na koniec legendarny talent z pierwszego drzewka, żołnierska wytrwałość.
Nacierając w zwarciu na legion dystansowy w terenie, jednostki piechoty lub kawalerii odnoszą 15% mniej obrażeń od ataków tego legionu. I znowu, nie wiem, czy to się stakuje z odważnym zrywem, na przykład łącznie by to było minus 35 obrażeń dla kawalerii walczącej w zwarciu, więc całkiem przyjemny bonus, nie powiem. Oczywiście nadal w wojnie takiej typowej ta kawaleria będzie nadal mało użyteczna, ale właśnie w jakimś polowaniu na farmy czy polowaniu na pojedyncze legiony, które gdzieś tam zmierzają na pole walki, no taka kawaleria gdzieś tam polująca na tyłach naprawdę będzie trudna do zabicia przez dystansowe jednostki. Tylko najpierw pamiętajcie, że na tym tyle musicie się jakoś znaleźć. Natarcie dystansowe, pierwszy talent, silne przywództwo. Twój legion zadaje o 1,5% więcej obrażeń od umiejętności bohatera. Dobry talent dla łuczników, jeszcze lepszy dla magów, no bo wiecie, obrażenia obszarowe, więc warty rozważenia. Ale ja, jak widzicie, tutaj poszedłem w wichrowy krok. Zwiększa prędkość marszu jednostek twojego legionu o 5%. Prędkość marszu jest również bardzo ważna. Szczególnie ważna jest dla tych słabszych graczy, żebyście w razie czego po prostu szybciej się wycofali. Ja też jestem słabszy, dlatego go używam. Ale i mocniejszy gracz oczywiście też może z niego bardzo dużo wyciągnąć, bo jeśli będzie szybszy od tego słabszego gracza, to nie pozwoli mu uciec. Więc prędkość na polu walki jest zawsze mile widziana. Jedność serc. Kiedy na polu bitwy w terenie znajduje się co najmniej jeden legion dystansowy, każdy dodatkowy legion dystansowy, który dołączy do bitwy, zwiększa atak legionu tego rodzaju o 1,5%. Na przykład w angielskim opisie nie ma nic o legionach tego rodzaju. Poza tym nie ma tutaj nic o stakowaniu się, więc podejrzewam po prostu, że mając dwa legiony dystansowe, oba legiony dostają 1,5% ataku i mając 3, 4 czy nawet 5 legionów, każdy z tych legionów dostanie również 1,5% ataku. Wątpię, by działało to w ten sposób, że ten bonus się stakuje i każdy z tych legionów dostałby nagle 7,5% ataku. To byłaby zbyt duża dysproporcja w porównaniu do talentu obok, który nosi nazwę Palący Szał i zwiększa nasz normalny atak o 3% w terenie. 3% ataku powinno być równoważne z 1,5% ataku, z tego względu, że zwykłe obrażenia dzielą się na normalny atak i kontratak. Przy 100 punktach ataku te 3% normalnego ataku dałoby nam 103 punkty normalnego ataku. Mielibyśmy jeszcze 100 punktów ataku, więc łączne obrażenia wynosiłyby 203 punkty obrażeń. Natomiast jeśli te 100 punktów ataku zwiększymy o 1,5%, nasz normalny atak będzie zadawał 101,5 obrażeń oraz nasz kontratak będzie zadawał 101,5 obrażeń, więc łącznie to również będzie 203 punktów obrażeń. Ale atak ma również wpływ na obrażenia od umiejętności bohatera, więc jeśli możecie już wychodzić dwoma marszami dystansowymi, to jedność serc będzie lepsza. Dla magów zdecydowanie będzie lepsza. A jeśli wychodzicie jednym legionem, to wybrałbym Palący Szał. Ja biegam jednym legionem, stąd mój wybór. Niżej mamy już bardzo mocne talenty. Mistyczny przepływ. Twoje jednostki magiczne zyskują więcej punktów szału, plus 5 na sekundę w terenie i zadają dodatkowo 10% obrażeń od umiejętności bohatera. Jeśli gracie magami, to zdecydowanie wybrałbym ten talent, plus póki co jest zbugowany, gdyż po rozpoczęciu bitwy możecie ją przerwać, wycofać się w bezpieczne miejsce i póki nie wejdziecie do miasta, to te 5 punktów szału na sekundę cały czas gromadzicie. Więc możecie wejść do bitwy, uderzyć raz, szał się zacznie gromadzić, wracacie po 3 minutach i możecie od razu użyć umiejętności bohatera. Ja nie testowałem tego talentu, widziałem to u Not Casuala, więc dzielę się tym po prostu z wami. Obok mamy świetny talent dla strzelców, działania dystansowe. W terenie jednostki strzelców wyborowych mają taki sam zasięg ataku jak jednostki magiczne, ale ich podstawowy atak fizyczny zmniejsza się o 15%. Bardzo dobry talent dla strzelców. Pomaga im się schować gdzieś w tłumie, więc bardzo narażone marsze na obrażenia takie jak Syndrion Fregar po prostu mogą teraz gdzieś tam z tłumu atakować i robić swoją robotę. Jeśli gracie łucznikami, nawet jeśli nie macie Syndriona czy Fregar, polecam ten talent dla wszystkich mainów łuczników. Bardzo ułatwia grę. Poza tym ja w tym sezonie już zdecydowałem, że będę używał Kraga. Z tym talentem po prostu z daleka atakuje wszystkich innych obrażeniami obszarowymi. I właśnie w takich grupowych walkach
te obrażenia obszarowe naprawdę robią dużo. Tutaj załączę screen z takiej walki drużynowej na więcej niż jeden Legion. Jak widzicie, Legion z Kregiem zadaje większe obrażenia niż moja Fregar. Ale jeśli macie Syndriona z Fregar, to mimo wszystko grałbym Syndriona. Ale na drugim marszu, jeśli nie macie jakichś mocnych bohaterów, to naprawdę przebudzonego Krega warto rozważyć. Ostatni talent, ogień zaporowy. Za każdym razem, gdy twój legion dystansowy zada celowi obrażenie od normalnego ataku, prędkość marszu i szybkość akumulacji szału tego celu ulegną zmniejszeniu. Maksymalnie możemy zmniejszyć prędkość marszu o 5%, a szybkość akumulacji szału o 10%. Moim zdaniem to jest bardzo potężny talent. Zmniejszenie akumulacji szału sprawia, że możecie wydłużyć czas rzucania tych umiejętności z 10 do 12 sekund, jeśli ktoś nie ma talentów na gromadzenie szału, więc naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Kolejne drzewko będzie drzewkiem inżynierii. Moim zdaniem totalnie się nie opłaca żadnych talentów brać, może poza ostatnim, ale szybko przejdźmy przez nie. Może być przydatne jedynie dla farm, żeby te wieżyczki były trochę mocniejsze, ale mimo wszystko te wieżyczki i tak nie będą robiły zbyt dużo. W porównaniu do innych drzewek to drzewko jest po prostu słabe. Wzmocnione wieżyczki zwiększa wytrzymałość tarczy wieżyczki o 20%. Tarcza wieżyczki to jej życie, więc ma o 20% więcej życia. Obok mamy szał budowania, zwiększa inżynierię jednostek dystansowych o 100%. Niżej mistrz budownictwa. Budowanie i ulepszanie wieżyczek zajmuje 50% mniej czasu. A obok mamy modlitwa światłości. Twój poważnie ranny legion wraca do twojego miasta 50% szybciej. Poważnie ranny legion to taki legion, który, jak dobrze rozumiem, jest czerwony, ten pasek. To jest poważnie ranny legion, bo nie ma tu mowy o pokonanym legionie, tylko o ciężko rannym legionie, więc ten legion musi żyć. Czy ten talent jest spoko? Jest przyjemny, ale w porównaniu z talentami z innych drzewek po prostu nie szedłbym tak czy siak w to drzewko. Z tego względu, że fioletowe talenty bardzo mało nam oferują. Zaawansowana architektura, wznoszone wieżyczki mają drugi poziom od razu po zaczęciu budowy, a ich maksymalny poziom jest zwiększony o 1. Ten talent też wydaje się być dobry, no ale nie będziecie chyba skupiali się na wieżyczkach, tak? Same wieżyczki was tak czy siak nie uratują, nawet nie pomogą wam w obronie, jeśli będziecie walczyć na dużo silniejszego gracza. Te wieżyczki mogą być dobre na przeciwnika, który jest zbliżoną mocą do was, wtedy wspomogą wasze legiony w obronie w jakimś stopniu, ale jeśli wróg jest zdecydowanie silniejszy, to te wieżyczki naprawdę aż tyle nie robią. Mam wrażenie, że ich obrażenia w tym sezonie zostały w jakimś stopniu znerfione. Talent obok, przewaga wysokości, legiony w twierdzach przymierza zadają 2,5% więcej obrażeń. Też talent średni, może gracz z jednostkami T5, by coś z niego wyciągnął, ale w porównaniu z innymi talentami, z innymi drzewkami, też nie jest warte rozważania. Ostatni talent jest za to bardzo dobry, przełamujący cios. Wyprowadzając normalny atak, twój legion ma 10% szans na zmniejszenie obrony docelowego legionu o 0,5% na 10 sekund. Maksymalnie 10 kumulacji, więc ta obrona byłaby obniżona o 5%. Dodatkowe legiony mogą zwiększać liczbę kumulacji, atakując ten sam cel. Każda kolejna kumulacja resetuje czas trwania efektu. Po nabiciu 5% to 5% cały czas by się odświeżało. Nie powiem przyjemny talent, ale nie jest warty, tak jak mówię, robienia całego drzewka tylko po to, żeby wziąć ten talent. Jedyne zastosowanie dla tego drzewka jest w przypadku, gdybyście już chcieli postawić bardzo twardą obronę, nie wiem, na przykład przy smoku chcielibyście go zabezpieczyć albo gdziekolwiek, wtedy te mocniejsze wieżyczki, szybsze budowanie tych wieżyczek może w jakimś stopniu by pomogło, ale tak jak mówię, w normalnych wojnach raczej nie będzie to zbyt przydatne drzewko. Ale całkowicie bezużyteczne nie jest. Podałem wam jeden przykład, w jakim mogłoby być w jakimś stopniu użyteczne. Ostatnie drzewko, przygotowanie do bitwy. Drzewko, od którego polecam zacząć rozdawać punkty. Pierwszy talent, bardzo przyjemny, sława. Zdobywasz 10% więcej prestiżu za pokonywanie sił ciemności i niszczenie fortów mrocznych. Bardzo fajny talent, który może w jakimś stopniu pomóc w gromadzeniu prestiżu. Obok mamy talent o nazwie żniwiarz. Legion zbiera 15% więcej zasobów z punktów zasobów. Nie polecam go brać, chyba że dla kont farm. Wtedy i tylko wtedy. Idąc dalej mamy z powrotem na nogach. Zwiększa szybkość odzyskiwania PDW o 10%. Więcej PDW to więcej bicia mrocznych, a więcej bicia mrocznych to większe poziomy bohaterów, więcej strzał, więcej traktatów.
bardzo przyjemny talent, który polecam zrobić jako drugi w kolejności. Obok mamy wojenną chwałę. Walcząc z innymi graczami zyskujesz 20% więcej zasług. Dzięki tej umiejętności możesz zdobyć maksymalnie 100 tysięcy zasług tygodniowo. Prosta matematyka, na tydzień możecie zgromadzić dodatkowe 100 tysięcy zasług. Tak czy siak, tu już zależy od was, ja wybieram jednak z powrotem na nogach. Ja potrzebuję dużo PDW, żeby zdobywać strzały, ale dla reszty ludzi wojenna chwała na pewno jest również bardzo przyjemnym talentem, nad którym warto pomyśleć. Przechodząc do fioletowych talentów, widzimy tutaj staranne zarządzanie państwem, zwiększa dzienną liczbę nakazów o 1. Jak widzicie, ja z niego korzystam. Możecie łapać dzięki temu talentowi maksymalnie 6 petów na dzień, więc jeśli ktoś jest zainteresowany petami, ten talent jest naprawdę bardzo dobry. Obok mamy wsparcie logistyczne, zmniejsza koszt uzdrawiania zasobami o 10%. Twórcy nas coraz bardziej tutaj przyzwyczajają do tego leczenia za surowce. Ten talent da nam 10%, z polityk możemy zmniejszyć te koszta o kolejne 25%. Łącznie są to koszty zmniejszone o 35%. Dodatkowo możemy zmniejszyć koszt jednego surowca o kolejne 15%. No i samo leczenie za surowce jest dużo, dużo większe niż za eliksiry. Dlatego ten talent mimo wszystko uważam, że jest przyjemny, szczególnie dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na leczenie za surowce. Łącznie z innymi politykami to leczenie jest naprawdę, naprawdę, możecie wyleczyć bardzo, bardzo dużo jednostek. Te wszystkie obniżone koszta łącznie z politykami na leczenie za surowce może nam dać naprawdę potężną liczbę jednostek, które możemy wyleczyć. Dlatego jeśli chcecie leczyć za surowce, to naprawdę rozważyłbym ten talent. I ostatni talent z tego drzewka, ochrona przymierza. Legion, który zbiera na terytorium przymierza, nie może zostać zaatakowany, ale w trakcie walki nie jest w stanie wkraczać do punktów zasobów w terenie. Słaby talent. Jako ciekawostkę powiem wam, że przez jakiś czas w trakcie bitwy, jeśli twój legion był w trakcie bitwy, to taki legion nie mógł wejść ani do punktów zasobów, ani do innych miast. Musiał walczyć do końca, ale w końcu twórcy to zmienili. Ale był taki czas i szczerze powiem, w jakimś stopniu lubiłem to. Na pewno utrudniało to obronę, dlatego to zmienili, bo jednak takie skakanie po miastach w trakcie obrony jest dosyć mocne i zdecydowanie ułatwia nam obronę. Także tego talentu również bym nie wybierał. Myślę, że te drzewka jeszcze można bardziej sprecyzować, że na przestrzeni kolejnych sezonów mogą się zmienić. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam talenty sezonowe. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!